mierzymy to, czego nie widać. Znaczy mierzymy to, co widać, ale również to, czego nie widać. A nie widać, na przykład nie widać nacisku, nie widać kątów, dlatego że ówczesne tablety graficzne, które właśnie są wykorzystywane przez nas do weryfikacji podpisu, ale przez grafików komputerowych do, po prostu do malowania za pomocą komputera, one mierzą również kąty pochylenia i orientacji pióra. I to jest doskonałe narzędzie dla nas, dlatego że oprócz położenia mamy jeszcze te trzy dodatkowe informacje. Bierzemy pod uwagę również to, czego nie widać, to znaczy analizujemy dynamikę podpisu. Nie sam podpis, a dynamikę podpisu. Trudno jest powtórzyć, nawet jeśli ktoś obserwuje drugą osobę, która się podpisuje, trudno jest powtórzyć dokładnie wszystkie pociągnięcia pióra z tą samą dynamiką, z tą samą prędkością, z tym samym naciskiem, nie mówiąc już o kątach, jeśli ktoś jest leworęczny i chce podrobić inny podpis, zupełnie wtedy system no, nie ma żadnych wątpliwości, że to nie jest ta osoba. Nasze takie najwcześniejsze zabawy z tymi podpisami zaczęliśmy od grupowania podpisów wręcz, czyli podpisy, które były podobne na papierze. No, wyznaczyliśmy cechy, które mówią nam automatycznie, że ten podpis jest podobny na papierze. Oczywiście nie patrzyliśmy na to sami, patrzył na to system. Twierdził, że on jest podobny, może być podobny na papierze. Wrzucaliśmy do jednego wora i w tym worku już z tych podpisów w danej grupie wybieraliśmy cechy właśnie, których nie widać i po tych cechach weryfikowaliśmy tożsamość. Także no, wyniki były dość, jak na pierwsze próby, dość zachęcające. Ten system, który dzisiaj Państwu pokażemy, bazuje na czymś takim, co się nazywa marszczenie czasu. Wyobraźmy sobie na przykład kartkę papieru, którą musimy tak pomarszczyć, żeby punkty z tej kartki pasowały do innej kartki, która też jakoś tam jest pomarszczona. Trzeba coś z tą kartką porobić, prawda? Żeby jedno w drugie się, no tak po przyłożeniu, jedno z drugim zeszło. Także te podpisy, rozumiane jako położenie, nacisk i dwa kąty, czyli jeden podpis wzorcowy i drugi podpis, który zebraliśmy, ten drugi zostaje tak właśnie marszczony. No i patrzymy, jak dużo musimy pomarszczyć tym czasem, jak musimy tam dużo zmian zrobić, żeby te dwa podpisy do siebie pasowały. No i jeśli dużo zmian, to znaczy, że to nie jest ten podpis. No a jak wygląda to, czego nie widać? No to jest na przykład mój podpis tam u góry, Adam Czajka. A tutaj macie Państwo w czasie 5 przebiegów, czyli na samej górze dwa wykresy położenia XY, natomiast te na dole to jest nacisk. W środku mamy kąt obrotu pióra wokół osi i po prawej stronie na dole mamy kąt wysokości pióra nad tabletem. Pokażę dwa systemy właściwie. Jeden system, tak jak obiecałem, firmy CyberSign japońskiej i drugi system nasz tutaj skonstruowany. Podpiszę się no, prosto, po prostu napiszę Czajka drukowanymi literami. Tutaj jest kolega Marcin. Czarny charakter, czarna przeszłość, tysiące podpisów podrobionych, lata wyroków. Zna się na tym, będzie próbował podrobić taki mój podpis. Najpierw pokażę Państwu ten nasz system. Żeby system wprowadził mnie do bazy no, danych, nazwijmy to, muszę podpisać się 6 razy, tak żeby... Znaczy to, co ja teraz będę robił, to tak naprawdę jest niedopuszczalne. To znaczy te podpisy należałoby zbierać przez jakiś okres czasu, w różnych chwilach. To znaczy człowiek może być czasami zmęczony, może czasami być zły i tak dalej, i tak dalej. Ja zrobię to od razu, oczywiście nie będziemy czekać, aż ja tutaj się rozłoszczę. Jest jeden. Jest drugi. Trzeci. Teraz jest stworzony wzorzec mojego podpisu w pamięci. Marcin będzie tak, będzie po prostu powtarzał mój podpis po kartce. No i no, na całe szczęście nie udało się. To teraz spróbujemy jeszcze pokazać ten system komercyjny. Tutaj ten system zbiera 3 podpisy. Sprawa jest trochę prostsza. Dobrze, teraz system nas informuje, że wzorzec podpisu został stworzony w pamięci. Zapraszamy mistrza. No i niestety się nie udało. Dobrze, trzecią z obiecanych metod jest
metoda geometrii dłoni. Tak jak mówiłem, bardzo prosta, szybka, aczkolwiek no, mało chyba bezpieczna, dlatego że tutaj nie mamy do czynienia absolutnie z żadnym testem żywotności, jak do tej pory w tych systemach komercyjnych. Podejrzewam, że można tam podłożyć sztuczną rękę i system równie dobrze sobie z tym poradzi, ale czasami musimy zdecydować się na pewien kompromis pomiędzy wygodą użytkowania, szybkością, a tym poziomem właśnie zabezpieczeń, które chcemy uzyskać. Także jest to no, taka metoda konkurencyjna do tych innych, właśnie z tego względu, ze względu na wygodę i szybkość. Co robimy? No, robimy zdjęcie z dłoni, też podczerwieni najczęściej, dlatego że jesteśmy uniezależnieni wtedy od źródeł zewnętrznego światła. Tam są odpowiednie filtry podczerwieni w tych urządzeniach, które filtrują nam światło widzialne. Wyszukujemy krawędzie, no, na takim obrazku nie jest to absolutnie trudne. Wyrzucamy te wszystkie różne zakłócenia, które tam się pojawiają na tym środkowym obrazku, czyli kołki, punkty referencyjne, jakieś tam punkciki i dostajemy po prawej stronie taką binarną bitmapę, zero-jedynkową. Jedynka to dłoń, wnętrze dłoni, zero to tło. I w tym systemie to są zdjęcia z naszego systemu tutaj konstruowanego, znaczy z takiej pierwszej wersji tego systemu. W tej wersji mamy 21 punktów pomiarowych. Co mierzymy? Mierzymy długości palców, mierzymy szerokości palców w czterech miejscach, no i szerokość dłoni. Łukasz konstruuje system w tej chwili, który ma jeszcze dodatkowo dwa lusterka. Będziemy brali pod uwagę no, wygląd, taki trójwymiarowy wygląd kciuka oraz całej dłoni na następnym Festiwalu Nauki. Państwo zobaczycie. Teraz system prosi 3 razy o włożenie dłoni. No i co? Jestem już wkładzony tutaj do pamięci tego czytnika. Wybieram sobie dwójka, tak? No i zostałem zweryfikowany. Zielona lampka, system teraz tutaj fanfary i tak dalej. A teraz Łukasz, próbuję może potrzeć się. No i niestety, system odrzucił Łukasza. No i ostatnia z biometrii, które dzisiaj zaprezentujemy i w postaci kilku slajdów takich teoretycznych i w postaci też pokazu, który już właściwie był na początku, to jest biometria linii papilarnych. Tak jak mówiłem, w tej chwili technika poszła już tak naprzód, że same algorytmy są już bardzo dobrze poznane. Są organizowane konkursy na metody, które najlepiej rozpoznają, czy weryfikują i identyfikują odciski palców. Główny nacisk w tej chwili jest położony na produkcję sensorów. Dlatego, że metody, które działają na względnie marnych zdjęciach, będą działać pewnie jeszcze lepiej, gdy te zdjęcia będą dużo lepszej jakości. Taką najstarszą technologią jest technologia pojemnościowa. Tam na górze pozwoliłem sobie namalować, no jak to mniej więcej wygląda. Jest matryca po prostu kondensatorów, z którą mamy bezpośrednio kontakt, właśnie ma kontakt palec. I sygnał z tych kondensatorów przetwarzany jest właśnie na obraz za pomocą odpowiedniej elektroniki. Optyczny czytnik to właśnie taki jak ten tutaj. Działa to na zasadzie całkowitego wewnętrznego odbicia, znaczy nie ma palca. Światło odbija się całkowicie od tego lusterka. Jeśli położymy palec, no to zaburzenia spowodowane właśnie dotknięciem no, jakiegoś obiektu do tej szybki powoduje, że to całkowite wewnętrzne odbicie nie zachodzi. I tam właśnie kamerka, malutka matryca CCD rejestruje ten obraz, który widzi na tym lusterku. Te sensory nie mają w tej chwili żadnej obrony przeciwko no, sztucznym palcom, czy wręcz uciętym palcom. Jak na razie walką z tego typu no, oszustwami jest metoda ultradźwiękowa albo termiczna, które te metody no, wynikają jakby głębiej w strukturę palca. Cała metoda termiczna produkuje odcisk palca na bazie rozkładu tutaj takich właśnie punktów cieplnych na palcu, więc jakby równoległą walką z tego typu oszustwami to jest konstrukcja odpowiednich algorytmów, które pomimo tego, że czujniki tego nie zapewniają, to metoda jest w stanie stwierdzić, czy palec jest żywy, czy nie. To jest klasyfikacja odcisków, którą zrobił, tak jak mówiłem wcześniej, Malpighi, czyli na te trzy takie klasy, cechy. Odciski klasyfikuje się pod względem delt. Tam na górze takie schematyczne rysuneczki Państwu dodałem. Na dole są przykłady odcisków właśnie z danej klasy. Czyli mamy z lewej strony łuk, nie ma żadnej delty.
jeśli mamy jedną deltę, to powstaje pętla. Prawa pętla bądź lewa pętla. Tu jest pokazana jedna z nich. Natomiast gdy są dwie delty, to pomiędzy tymi deltami tworzy się spirala. I to są takie trzy główne klasy odcisku. Notabene te odciski nie są wcale prawdziwe, te na dole. One są wygenerowane. Także to następny dowód na to, że te metody są tak dobrze rozpoznane, że ludzie są w stanie nawet napisać software, który generuje odciski o zadanych parametrach. Czyli już wchodzimy wręcz w parametryzację odcisków palców. A to są te minucje właśnie, czyli punkty, czyli detale Galtona. No bo co robimy? Jak już mamy taki odcisk, to próbujemy znaleźć właśnie teraz te punkty charakterystyczne w tym odcisku. No ile ich znajdziemy, znaczy ile znajdujemy, ile chcemy znaleźć, zależy to tylko od nas, prawda? Ale no takich, ten pierwszy rządek pokazuje takie podstawowe minucje, których próbujemy się doszukać w odcisku. Początek, rozwidlenie, mamy jakieś oczko, odcinek, skrzyżowanie. Mogą być troszeczkę bardziej skomplikowane, tam na dole mamy mostek, haczyk nawet, jakieś takie potrójne rozwidlenie i tak dalej. To algorytmy szukają po zrobieniu zdjęcia, no i to znajdują. Jak widać tutaj na tych dwóch obrazkach, to jest obraz czytnika ultradźwiękowego, a po prawej stronie mamy przetworzony obraz już na taką binarną bitmapę, no i wyszukane minucje. W momencie, gdy mamy dwa odciski palców, wystarczy teraz porównać względne położenie tych minucji w jednym i w drugim odcisku palców. Jeśli się zgadza, załóżmy 80% tych minucji względnie, no pokrywa się, położenie tych minucji pokrywa się, wtedy odcisk zostaje zaklasyfikowany jako poprawny. Inaczej jest odrzucany. Czyli ja spróbuję wprowadzić się do systemu i zalogować się do systemu, używając jednego z moich palców. System nas prosi teraz o zdecydowanie się, którego palca będziemy używać. Załóżmy, że to jest palec wskazujący lewej ręki. Przykładam palec do czytnika. Po lewej stronie widzicie Państwo. Widzieliście Państwo przez chwileczkę. System poprosił mnie o zdjęcie palca. No i teraz po przyłożeniu palca powinno się udać. No i mamy bio usera. To wszystko, co powiedziałem, to teraz zgaszę ten entuzjazm za pomocą dwóch slajdów, a przynajmniej jednego. Wcale nie jest potrzebne, wcale nie potrzeba, aby ktoś kradł mi oko, wydłubywał, ciął palec i tak dalej. Jak Państwo widzieliście, tutaj wszystko jest przetwarzane za pomocą kamer, za pomocą jakichś czytników. To gdzieś wędruje do komputerów. Te komputery są najzwyklejszymi komputerami. To gdzieś jest później na dysku, gdzieś w rejestrach Windowsów i tak dalej. Otóż okazuje się, że ten system Identix, który właśnie przed chwilą Państwu pokazywałem, jest oszukać go jest niesłychanie łatwo. Tam pewne niedopatrzenia zostały poczynione, czegoś nie dopatrzono, coś nie zaimplementowano. Także tutaj bym nie był taki bardzo entuzjastyczny. To się da ukraść, proszę Państwa, to się da ukraść. Zdjęcie można ukraść. Zdjęcie odcisku, zdjęcie dłoni, zdjęcie tęczówki można gdzieś przesłać, można próbować przesłać to później jeszcze raz, więc przed tym się chcemy bronić. Jeśli nie da się tego ukraść, bo urządzenie jest przykręcone do ściany, no to właśnie, da się podstawić sztuczny palec, da się podstawić sztuczne oko. Jest bardzo mało systemów, które tak naprawdę biorą pod uwagę właśnie tą żywotność obiektu, który się mierzy. Nawet jeśli metoda jest bardzo dobrze opracowana, tak jak zrobił to Dagman, z punktu widzenia matematycznego jest wprost rewelacyjna. Nigdy nie zapewnia żadna metoda biometryczna. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby zapewniała kiedykolwiek 100% niezawodność. Tak jak mówiłem, do tej kamery trzeba się przymierzyć. Nie wszyscy od razu potrafią się do tej kamery przymierzyć. Coś się tam stanie, mrugnie się okiem, ten palec jest nie tak położony i już system mówi, że niestety dziękujemy. Trudno się te systemy na razie stosuje, czy godzi z systemami, które już w tej chwili są zaimplementowane i działają. Nie ma standardów jak na razie, przynajmniej tworzy się, ale nie ma, bądź też jest mało standardów na właśnie przesył danych biometrycznych, nawet pomiędzy firmami, które zajmują się, załóżmy, tęczówką. Nie ma takiego standardu, który pozwalałby na wymianę zdjęć, załóżmy, tęczówki. No to wszystko jest w fazie tworzenia. Poza tym jakość metod może zależeć niektórych od wieku, od płci może mniej, ale od grupy etnicznej albo różnych urazów, prawda? Zawsze coś nam się może stać z tym palcem, czy coś się może stać z okiem. A teraz, proszę Państwa, zupełnie poważnie. Otóż obcy dowiedzieli się, że
u nas na świecie instaluje się bankomaty, które dają pieniądze, jak się przyłoży oko.